Jeśli trafiłeś na ten film, to prawdopodobnie zainteresował Cię program Moja Woda. Dobrze trafiłeś, bo dziś właśnie sobie porozmawiamy o tym programie. Yeah! Wielu z Was zadaje nam pytanie o program Moja Woda, który został wprowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym filmie postanowiłem opowiedzieć, o co chodzi w programie oraz kto i na jakie dofinansowanie może liczyć. Osobiście uważam, że to dobrze przemyślany program. Jak pewnie wiecie, klimat się zmienia. Opady deszczu są rzadkie i nieregularne. Jeśli już pada, to bardzo intensywnie. W takiej sytuacji woda nie jest pochłaniana przez glebę, lecz szybko spływa do rzek i mórz. Kolejną kwestią jest praktycznie brak śniegu. Głównym celem programu Moja Woda jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji, to jest gromadzenie i przetrzymanie wody deszczowej na terenie przydomowych działek. Można tego dokonać poprzez budowę odpowiednich instalacji, takich jak naziemny lub podziemny zbiornik na deszczówkę wraz z układem doprowadzającym wodę z rynien. Takie przydomowe inwestycje planowo mają zapewnić zatrzymanie dodatkowo około 1 000 000 m3 wody rocznie, dzięki czemu znacznie zmniejszy się ryzyko podtopień oraz odciążone zostaną kanalizacje. Program Moja Woda planowany jest na lata 2020-2024. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w lipcu 2020 roku. Budżet programu jest duży, bo aż 100 milionów złotych. To ponad 1,4 sasina. Ale na tym nie koniec. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało informację, że planują również inne działania retencyjne w miastach i wsiach. Programy te mają być skierowane do samorządów. Nieoficjalnie mówi się o planowanej kwocie 210 milionów złotych przeznaczonych na ten cel. Wow! Dla kogo jest przeznaczony program Moja Woda i jakie przedsięwzięcia może sfinansować? Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Z dotacji 5000 zł można sfinansować przedsięwzięcie, które doprowadzi do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren, np. do kanalizacji czy rowów odwadniających. Często pada pytanie, czy środki z programu Moja Woda można wykorzystać do sfinansowania automatycznego systemu nawodnienia? Jak najbardziej, z zastrzeżeniem, że jednym ze źródeł wody będzie wspomniany wyżej zbiornik na deszczówkę. Wystarczy zakupić niezbędne elementy systemu na fakturę imienną. Imię i nazwisko na fakturze musi zgadzać się z właścicielem działki. Następnie wypełnić i złożyć wniosek. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić prawidłowo wniosek, możemy Ci w tym pomóc. Program Moja Woda finansuje do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład planowanego przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż wspomniane 5000 zł. Taka kwota może okazać się wystarczająca, aby sfinansować zakup wszystkich części do automatycznego nawadniania wraz z zestawem hydroforowym, czyli z automatyczną pompą. Z przyjemnością pomożemy w zaprojektowaniu takich rozwiązań i to zupełnie za darmo. Wystarczy, że napiszesz do nas maila, a my znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Mało tego, warto tu wspomnieć, że robimy darmowe projekty automatycznego nawadniania, a części, które wchodzą w skład budowy tego nawadniania, możesz kupić ze wspomnianego dofinansowania. W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o jednym temacie przy tego typu systemach. Podczas podlewania może nagle skończyć się nam zmagazynowana deszczówka. I co wtedy? Przy projekcie układu warto przewidzieć taką sytuację i przygotować automatyczne przełączanie wody na sieć miejską lub z alternatywnego źródła. Takie rozwiązanie również projektujemy i oferujemy. Program Moja Woda. Warunki, jakie należy spełnić. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Wszystkie nasze produkty spełniają ten punkt. Okres trwałości przedsięwzięcia 3 lata od daty jego zakończenia. Zawsze doradzamy dobre jakościowo produkty, które z reguły mają znacznie dłuższą żywotność. W okresie trwałości przedsięwzięcia 3 lata beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacją instalacji zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentację, którą od nas otrzymujesz, projekt, schemat, faktura zakupu jest odpowiednia.
i spełnia warunki tego punktu. Jak widać, warto skorzystać z programu Moja Woda. Chętnie pomożemy w realizacji Waszych projektów. Pozdrawiam, Paweł Kowalski.